Monika Andrzejczak, dzień dobry. Niedzielne popołudnie najpogodniej mija w zachodniej połowie Polski. Im dalej na wschód, tym trochę więcej chmur. I miejscami, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. A dzisiaj na termometrach w granicach od 10 do 14 stopni. Co przyniesie noc? Spójrzmy. Też na ogół będzie pogodna. Choć na północnym wschodzie i miejscami przy wschodniej granicy będzie nieco więcej chmur, deszcz, słaby deszcz może się pojawiać tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jeżeli chodzi o chmury, to będzie ich faktycznie mało, natomiast znowu będzie dużo mgieł. One będą gęste, będą mocno ograniczać widzialność. To też jest dla nas kolejny znak, że wiatr będzie słaby. A temperatura bardzo niska. Wczesnym nad ranem spodziewamy się od minus 1 na Podkarpaciu do maksymalnie 6 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej. Przy czym w wielu regionach, zwłaszcza na południu Polski, przy gruncie temperatura spadnie nawet do minus 3 stopni. Zatem jutrzejszy poranek też będzie bardzo zimny i w wielu miejscach mglisty. Z tych mgieł mogą się utworzyć niskie chmury. Najdłużej będą się utrzymywać w wielu miejscach na wschodzie Polski. Potem gdzieniegdzie z tych chmur pojawiać się mogą słabe opady deszczu albo mrzawki. W ciągu dnia trochę też popada w rejonie Zatoki Gdańskiej. Najpogodniej znowu będzie w zachodnich i południowo-zachodnich regionach. Na termometrach wczesnym popołudniem od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Nizinie Szczecińskiej. Na barometrach bez większych zmian. Ciśnienie jest stabilne. Warszawskie barometry pokazują 1007 hektopaskali. Kolejne dni też na ogół zapowiadają się pogodnie, choć pamiętajmy o tym, że poranki będą mgliste. Noce też z licznymi mgłami i zamgleniami bardzo gęstymi. No i temperatura będzie się utrzymywać w granicach od 10 do maksymalnie 15-14 stopni. Noce zimne z przymrozkami. Do zobaczenia.